No to po świątecznej przerwie wracamy do naszego tradycyjnego podsumowania. 5 na 5. 5 największych zwycięzców kontra 5 największych przegranych, od których tym razem zaczynamy. Na miejscu 5 kibice Formuły 1. Przez kilka tygodni spekulowało się o tym, że w stawce pojawi się zespół Porsche. Niestety dla fanów Wolfgang Hatz, prezes firmy, powiedział: to nigdy nie będzie dla nas opcją. Dla nas Le Mans ma atrakcyjniejsze środowisko. To tam możemy się więcej nauczyć. Powiedzieć, że dał lekkiego przytyczka w nos, to jakby nic nie powiedzieć. Miejsce 4. Zostajemy przy formule, bo na tej pozycji zespół McLaren Honda. W ostatnich dniach odmrożono możliwość pracy nad silnikami w sezonie 2015 F1 wszystkim producentom. Wszystkim poza Hondą. Zespół będzie się odwoływał, ale chyba nic nie wskóra. Na podium największych przegranych Nick Heidfeld. Niemiecki kierowca zapowiadał, że będzie najlepszym driverem nowo powstałej Formuły E. Tymczasem w 4 wyścigach Heidfeld zdobył tylko 5 punktów. Jego team Venturi jest najsłabszy w całej 10-zespołowej stawce mistrzostw bolidów elektrycznych. Miejsce 2 wśród największych przegranych firma Lotus. Przez ostatnie lata wspierała Roberta Kubicę, ale w sezonie 2015 wszystko wskazuje na to, że zrezygnowała z tego wsparcia. Do rajdu Monte Carlo, jak i do kolejnego w mistrzostwach rajdu Szwecji, Robert Kubica wysłał zgłoszenie prywatne, bez nazwy sponsora. A największym przegranym pierwszych dni nowego roku nasza redakcja uznała Adama Małysza. Mistrz olimpijski w skokach narciarskich, a ostatnio kierowca, nie miał szczęścia w swoim 4. starcie w rajdzie Dakar. Rywalizację skończył na 2. etapie. Jego buggy SMG spłonęło doszczętnie na 35 km przed metą. Nie pomogło nawet to, że pojazd był jednym z niewielu w stawce, który miał system przeciwpożarowy. Miejsce 5. Krzysztof Hołowczyc i Xavier Panseri. Połowa Dakaru za nami, a nasz polsko-francuski zespół mocno goni czołówkę rajdu. Na półmetku zajmują 4. miejsce, ale jeszcze masa kilometrów przed nimi, więc trzymajmy mocno kciuki za podium. Miejsce 4. Adam Gładysz, Marcin Jaros i Dominik Potarba-Majkutewicz. Ta trójka Polaków, która stanowiła 5-osobową załogę razem z 2 kierowcami Volkswagen Castrol Cup, wywalczyła 2. miejsce w kategorii A3T. Zawodnicy jadący Volkswagenem Golfem GTI stanęli na podium jubileuszowej już 10. edycji 24-godzinnego wyścigu w Dubaju. Miejsce 3. Paweł Molgo i Ernest Górecki. Ci dwaj panowie to zawodnicy startujący w rajdach terenowych. W 7. edycji Afrika Eco Race wygrali klasę T2. Ponadto załoga jadąca Toyotą Land Cruiser zajęła 7. miejsce w klasyfikacji generalnej samochodów. Miejsce 2. Rajdowa, wyścigowa, driftowa, ta na 4 kółkach, jak i na 2 kółkach, cała moto brać. Dlaczego? Dlatego, że jak każdego roku pokazali, jak wielkie mają serce i zawsze można na nich liczyć podczas kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Brawa również dla wszystkich automobil klubów i nie tylko za organizację motoorkiestr w całym kraju. A działo się sporo. Miejsce 1. Kajetan Kajetanowicz i Jarek Bara. Niesamowite zwycięstwo 17 z 18 odcinków specjalnych w rajdzie Janer. Pozostałych zawodników odstawili na 7 minut i 7 sekund. Miejmy tylko nadzieję, że ten start dopiero zapoczątkował festiwal zwycięstw zespołu Lotus Rally Team w europejskim czempionacie.